Na drodze do ringu, ważący 128 kg, mierzący 180 cm, pochodzący z Tampy na Florydzie, reprezentant New Day, Big E. Jego rywalem będzie pochodzący z Sacramento w Kalifornii, ważący 108 kg, mierzący 185 cm, wsparty przez Commandera Aziza, mistrz interkontynentalny Apollo Crews. Jak widzimy, zawodnicy przygotowują się już w narożnikach. Sędzia daje znak do rozpoczęcia walki. I zaczyna pierwszy Big E. Overhead belly suplex. Jak widzimy, Big E nie traci czasu. Idzie za ciosem. Arm sweep. I belly suplex. Idzie Big E dalej za ciosem. Apollo kontruje. I Apollo Neckbreaker! I Apollo teraz idzie za ciosem, nie tracąc czasu. Big E kontruje. Big E coś kombinuje, ale nie. Apollo i Big E kontruje. I Big E kolejny belly to belly suplex. Big E zagrzewa publiczność. I Arwish skontrowany. Big E za linami. Apollo podcina Bigiego. I Apollo dalej idzie za ciosem, ale Big E kontruje. Rzuca Apollo do ringu. I mamy belly to belly suplex kolejny. Ale Apollo jakby sobie nic z tego nie robił. Teraz back suplex. I Apollo dosłownie nic sobie z tego nie robi. Wysyła Bigiego za liny. I nie mówcie, że to zrobi. I potężne DDT na krawędzi ringu. Ale to nie koniec, idzie za ciosem. Arwish Whip schodzi. To było brutalne. Ale kolejny od Bigiego teraz Arwish Whip schodzi. I teraz Arwish Whip w barykadę. Czy Big E to zrobi? Czy Big E chce zniszczyć barykadę? I oh my god! Spear w barykadę! Czy się pozbierają nasi zawodnicy po tym? Jak widzimy, Apollo ma problemy. A już sędzia doliczył do 6. Big E zachęca go do wstania. Ale Big E nie da wyliczenia, bo wtedy nie dostanie pretendenta. No tak. Atak i Apollo znowu staje momentalnie. I kolejny Arwish Whip schodki. Jak widzimy, Big E powoli sobie wchodzi do ringu. Ma czas, to on jest na wygranej pozycji aktualnie.
Billy coś kombinował z narożnikiem, ale widzimy, nie udało się. Apollo już wstał i Apollo idzie do ringu. I Spinebuster! I przypięcie! Raz! Dwa! Kick out! Apollo się nie poddaje! Biggie coś kombinuje, ale się nie udało. Jak widzimy, Apollo już jest zmęczony. I clothesline wywalający Apollo z ringu. Biggie zachęca Apollo do wrócenia na ring. Ale nie idzie po niego. Sam go wrzuci. Ale to Apollo wrzuca Biggiego jednak. I teraz Apollo ma przewagę. Atakuje Biggiego. Piękny top i jeszcze dropkick dołożony. I przypięcie. Nawet nie ma jednego. Apollo musi się jeszcze bardziej postarać. Kontra. I niestety będzie. I jest potężna akcja od Apollo Cruza, który oczywiście strzela pozę, jakich to nie on najlepszy. I jeszcze overhead belly to belly. Jak widzimy, Biggie coś kombinuje. Czy to będzie koniec tego pojedynku? Nie, kontra. Czy kontra. Jest zwarcie, ale obaj są to sami w chwili. Widzimy. I kolejna kontra. Big endingu nie będzie. Ale będzie za to suplex. Jednak skontrowany. I Biggie overhead belly to belly suplex. I obkopywanie rywala. To co New Day lubiło w narożniku. Mamy Irish Whip do narożnika. Co kombinuje Biggie? Biggie coś kombinuje. I czy to będzie, aby... Tak, powieszenie za nogi. Będzie mocna akcja. Biggie bierze rozbieg. I kontra. Apollo kontruje. I Apollo, a Biggie skontrował. Znowu Apollo kontruje. I DDT od Biggiego. Jak widzimy, Biggie też już jest zmęczony. Kopnięcie w plecy. I widzimy Big Splash w drodze. I Big Splash. Biggie przypina. Mamy do dwóch i nic z tego. Biggie musi się postarać bardziej. Ale jest zmęczony już. Apollo to wykorzysta, na razie idzie od tyłu zaatakować i się nie udało. Biggie kontruje. Biggie za wszelką cenę chce wygrać. Enziguri! Może być szybki koniec pojedynku. Ale na szczęście nawet do jednego sędzia nie odliczył. Apollo nie wierzy, że Biggie jest taki mocny. Ale szykuje finisher. Czy Biggie to widzi? Oczywiście, że tak. Kontra. I Biggie zapowiada New Day. Ale Neckbreaker robi swoje. Ale Biggie znowu staje. I znowu overhead belly to belly suplex. Jak widzimy, potężny teraz rozbieg. I Big Splash przypięciem. Raz. Dwa. Trzy. Biggie pretendentem do mistrzostwa interkontynentalnego na WrestleManie.